Halo, cześć, witajcie! Cześć! Witamy was na bardzo wiecznej Anglii. Słuchajcie, mamy sztorm Eunice i po prostu jest masakra. Tragedia. Także odcinek dzisiaj będzie w wanie. O, tutaj troszkę mniej wieje, ale jest naprawdę bardzo niebezpiecznie i zaraz wam opowiemy, co się w ogóle dzieje w całej Anglii. No, witajcie jeszcze raz. Tym razem z wana. Słuchajcie, jest masakra. Tak, na dworze jest po prostu taka aura, że uciekliśmy do wana, no tak jak widzieliście. Anglię nawiedził sztorm Eunice. No, myślimy, że chyba już to najgorsze jest za nami. Wiatr dochodził do 196 km na godzinę, co jest w ogóle w Anglii rekordem. Jeszcze takich wiatrów to nie było. No, pogoda jest tragiczna. Skutki są dramatyczne, pozrywane linie energetyczne. Kilkanaście tysięcy ludzi w ogóle nie ma, czy kilkadziesiąt nawet w ogóle nie ma energii. Podwoływane są loty, pociągi, dzieci w piątek nie były w szkole. Wyłamywane drzewa, no do tej pory zginęło 9 osób. Także mają miejsce również i tragiczne wypadki. No jest naprawdę, jest nieciekawie. Jest ciężko, tak, szczególnie na wybrzeżu, dlatego też z tego wybrzeża uciekliśmy. No i no w taką pogodę też nie jest zbyt dobrze stawać w jakiś właśnie pod drzewami czy blisko właśnie jakichś lasów. No i stoimy teraz na takiej bardziej otwartej przestrzeni. Buja naszym vanem niesamowicie, no ale przynajmniej nie ryzykujemy, że jakieś drzewo się na nas zawali. Albo jakieś odłamki, nie wiem, dachówek na nas spadną, bo już takie rzeczy też się zdarzały, że fruwające jakieś przedmioty i tak dalej. Także no nie jest zbyt bezpiecznie. No my będziemy chyba się ewakuować w tej sytuacji do domu. Tak, powoli się będziemy zbliżali do Swindon i tam już w najbliższych tygodniach będziemy się przygotowywali do wyjazdu do Hiszpanii. Także no, jak już wiecie, pogoda nie jest sprzyjająca do nagrywania. Nie będziemy sobie chodzić, spacerować i zwiedzać. Zostajemy tutaj w wanie. I zrobimy odcinek taki gadżeciarski, czyli co nam się przydaje w wanie, czego używamy, jakich urządzeń. Tak, przydatnych w wanie, ale nie tylko, bo także na kempingu. Także to wszystko wam pokażemy i powiemy wam też, o czym jeszcze myślimy, co chcemy zakupić przed naszą zbliżającą się podróżą. No i tak jak już was informowaliśmy na naszych mediach społecznościowych, wybieramy się na targi do Birmingham. Są to targi karawaningowe. Tam będziemy szukali nowych rozwiązań, nowych gadżetów, które ułatwią nam podróżowanie podczas naszej długiej, nadchodzącej podróży. No i tą relację będziecie mogli obejrzeć za tydzień, także już dzisiaj serdecznie was na to zapraszamy. No i co? Przechodzimy do rzeczy. Dokładnie. No i zaczniemy od urządzeń elektrycznych, bo dostajemy od was bardzo dużo pytań właśnie na ten temat. Co można podłączyć? Czego można w campervanie używać? Co działa na tej instalacji, którą przeważnie mamy w kamperach. Także mamy tych urządzeń sporo, więc pokrótce wam zaraz to wszystko pokażemy. Dobierając wasze urządzenia elektryczne, musicie pamiętać o podstawowej rzeczy, czyli jest to moc waszego urządzenia i moc, jaką możecie podłączyć do waszej przetwornicy. W naszym wypadku jest to 1000 W, jest to maksymalna moc, jaką możemy podłączyć w naszą instalację elektryczną, bo taką właśnie mamy przetwornicę. No i zacznę od takiego kobiecego urządzenia, bo wiele kobiet właśnie nad tym się zastanawia, czy będą mogły używać właśnie jakichś lokówek, suszarek i tak dalej. No ja nie używam żadnych lokówek, prostownic i tego typu rzeczy, które mają dosyć dużą moc. Więc wtedy przetwornica pewnie potrzebna by była większa. Używam tylko suszarki i to czasami właśnie, jeżeli jest zimno, dobrze jest podsuszyć sobie troszeczkę włosy i ta suszarka ma 800 W i to jest najsilniejsze urządzenie w naszym campervanie. Kolejnym urządzeniem, które ma dosyć duży pobór mocy, jest nasz blender 750 W. Można go łatwo rozłożyć, złożyć, zajmuje mało miejsca. No i Monika, o, tu ma jeszcze właśnie pomarańczowe kropki, ostatnio używała go do robienia zupy dniowej. Tutaj mamy kolejny blender, taki NutriBullet o mocy 750 W, także trochę sporo, no i też jest troszeczkę ciężki, ale myślę, że go warto zabrać do Europy Południowej, bo jest tam dużo owoców, warzyw świeżutkich, z których możemy sobie posadkować, przygotować wyśmienite koktajle.
kolejne urządzenie to odkurzacz. Podłogę zmiatamy z miotką, ale na przykład tego urządzenia używamy często do odkurzenia szuflad, jakichś zakamarków, półek, tego typu rzeczy, bo tutaj są jeszcze do niego różne końcówki, także wszędzie tam się można wcisnąć. Pobór mocy tego urządzenia to 120 W, działa na wtyczkę normalną taką do zapalniczki na 12 V. No i ostatnie urządzenie, czyli wyciskarka do soku. Na pewno nam się przyda do świeżych pomarańczków, cytryn i tak dalej. Jest to bardzo lekkie i ma tylko 20 W. Już ciężko w to uwierzyć. No i właśnie mniej więcej tych wszystkich urządzeń używamy w naszym codziennym życiu, będąc tutaj w wanie. Dzięki temu czujemy się jak w domu, niczego nam nie brakuje i wszystko praktycznie możemy przyrządzić, posprzątać. Ułatwia to życie na pewno. Na pewno ułatwia życie, tym bardziej, że prądu nam nie brakuje, no a w Hiszpanii na pewno nam też nie będzie brakowało. Dokładnie. Skoro w Anglii nam wystarcza. Dokładnie. Dajcie znać w komentarzach, jakich urządzeń Wy używacie podczas Waszego podróżowania, jakich gadżetów, jeżeli chodzi o właśnie tego typu rzeczy. Może macie jakieś fajne pomysły, o których my nie wiemy. Dokładnie. Może jest coś przydatnego, fajnego. Także dajcie znać w komentarzach. Tak. A my przechodzimy do kolejnych gadżetów. No a teraz pogadamy trochę o drobnych gadżetach elektronicznych, które ułatwiają nam również życie i poprawiają nasze bezpieczeństwo w wanie. No i pierwszym takim gadżetem jest nasza kamera. Taka oto mała, sekretna kamera. No poprawia ona nasze bezpieczeństwo, ponieważ no jak wiecie, mamy tu drzwi suwane, w których nie ma okna, w ogóle z tej strony nie mamy żadnych okien, także no jeżeli ktoś będzie nam chciał wejść tutaj z tej strony, no to nie wiemy, kto stoi przed tymi drzwiami, a ta kamerka, ona będzie umieszczona w kabinie, jest aplikacja do telefonu komórkowego i się łączy po prostu z tą kamerką. Wtedy w telefonie możemy zobaczyć, co się dzieje przed naszym vanem. Można dokupić do tej kamery kartę SD, i ona będzie wtedy nagrywała wszystko, co się dzieje wokół vana. Kamera ładuje się normalnie kablem USB. Nie wiem jeszcze, jak długo ona będzie działała, że tak powiem. Nie wiem, czy nie będę musiał do niej na stałe podłączyć jakiegoś małego powerbanka, żeby mi ona po prostu wystarczała na całą noc. Także będę Was update'ował w przyszłości, jak to będzie działało. No, wiatr hula cały czas, widać to po kwiatkach, jak się tutaj ruszają. Mało nam wentylatora nie wyrwie. No, a ja mam tutaj kolejny gadżet. Jest to stojak taki do telefonu. Sama go sobie wybrałam. Ma tutaj taką wkładkę magnetyczną, także można sobie, o, dosyć dobrze to trzyma. Można go sobie przyczepić do szyby czy do deski, podłączyć do ładowarki, do zapalniczki, do wejścia na 12 V i od razu ładuje telefon, także bardzo praktyczna rzecz. Ja też mam swój stojak na telefon, który dostałem od Świętego Mikołaja. Pozdrawiam. No, ale ten poprzedni, co miałem, cały czas mi się odklejał albo od szyby, albo od deski rozdzielczej. Telefon mi spadał na podłogę, a wiecie, jest to bardzo uciążliwe podczas prowadzenia samochodu, tym bardziej, że używamy często Google Maps na przykład, czy jakiejkolwiek nawigacji telefonicznej. No i teraz, dzięki mojemu kochanemu Świętemu Mikołajowi, mam taki właśnie stojak, który zamontuję na stałe do deski rozdzielczej. Podobno trzyma się po prostu niesamowicie, nie odkleja się i wtedy mój telefon będzie bezpieczny. Jest tutaj podkładka magnetyczna i o, tak to się będzie trzymało. No ja też mam od Świętego Mikołaja prezent, czyli taki spory powerbank. Ma on 30 parę tysięcy. Ile on ma, Święty Mikołaju? 33 800. 33 800 miliamperogodzin, cokolwiek to znaczy. Wiem, że jest to duża pojemność i wystarcza na dużo ładowań. Wystarczy położyć telefon i po prostu przez wirelessa się ładuje. Można też go podłączyć bezpośrednio do tego powerbanka. Także fajna rzecz, można zabierać sobie na jakieś hikingi, na spacery, czy no gdzieś, gdzie wybieramy się gdzieś dalej, gdzie może nam po prostu telefon się rozładować. I będziemy chcieli sobie podładować, także no. No i taki malutki, aczkolwiek chyba najważniejszy gadżecik, czyli router do internetu. Bo gdyby nie ten internet, no to nie moglibyśmy robić filmów,
nie moglibyśmy się z Wami nimi dzielić. I się z Wami komunikować, na przykład odpowiadać na Wasze komentarze. Tak, router ten jest właśnie w trakcie testów, także będziemy go testowali w różnych okolicznościach, w zależności od tego, czy będzie słaby sygnał, czy będzie dobry sygnał, będziemy sprawdzali, jak on działa. Router ten też ma za zadanie wzmacnianie sygnału. Ja wiem, że on jest bardzo mały i nie ma tu żadnych anten zewnętrznych, ale czytaliśmy o tym routerze bardzo dobre opinie na różnych blogach. Podobno sprawdza się super. Ludzie, którzy pracują zdalnie z vanów, normalnie w różnych miejscach w całej Europie mają bardzo dobry internet. Także no zobaczymy, nie wiem. Ja na razie tak patrząc na niego to taki malutki. Nie wiem, jak ale on jest będzie fajny, bo można sygnał. Go też zabrać ze sobą, bo też on ma baterię jonowolitową w środku. Tak. Też ładuje się go tutaj przez wejście USB i po prostu można, będąc gdzieś za granicą, włożyć sobie do niego właśnie tą kartę, która będzie. Z której będziemy czerpać internet i można go zabrać wszędzie ze sobą, na plażę na przykład, czy też gdzieś na jakieś tam wędrówki i po prostu cały czas mieć internet. Tak, no bo jak wiecie, no van jest cały zabudowany, zaizolowany i w środku jest naprawdę słabo z internetem. Czasami na zewnątrz jest w miarę dobry sygnał, ale w środku no, jest ciężko korzystać z telefonów, a właśnie to urządzenie nam umożliwi korzystanie właśnie w środku, w vanie, z różnych urządzeń. Myśleliśmy też o jakichś wzmacniaczach sygnału typu antenach i tak dalej, ale są to urządzenia bardzo drogie. I czytaliśmy opinie, że no, nie poprawiają zbytnio jakości tego sygnału. Także no, na razie chyba sobie to odpuścimy, po prostu pozostaniemy tylko przy routerze. No i będziemy ganiać internet najwyżej. Najwyżej będziemy ganiać. Dokładnie. A wy dajcie znać, czy byście chcieli może jakiegoś lifeika. Właśnie. To wypróbujemy. Przetestujemy, jakie on tam ma to łącze internetowe właśnie na lifeie. Także dajcie znać w komentarzach. No i jeśli chodzi o kuchnię, no to wiadomo, używamy różnej wielkości garnków, sztućcy, talerzy, kubki, szklanki. Oczywiście wszystko nietłukące się i oczywiście takie jak najlżejsze. Nie będę Was zanudzać i tego wszystkiego Wam pokazywać, no bo każdy wie, jak wyglądają kubki i talerze, ale chciałam Wam pokazać kilka takich fajnych gadżetów, które właśnie dobrze nam się sprawdzają. Pierwsza to będzie kawiarka, która jest po prostu zwykłą, niepozorną kawiarką. A w niej fajną rzeczą jest to, że ona ma taką podwójną ściankę, co pozwala utrzymać długo gorącą kawę. Po prostu nie stygnie nam kawa tak szybko. Kolejny to jest taki garnek patelnia. Tak jak mówiłam, mamy kilka garnków, bodajże dwa jeszcze, mniejszy i większy, a to jest taki właśnie największy. No i po co taki? Po to właśnie, że można zrobić sobie większą porcję obiadu i mieć go na dwa dni. Schować później do pojemników, wrzucić do lodówki. No i później już nie musimy tracić czasu na gotowanie. No i też jak chcemy coś zrobić właśnie jak spaghetti, czy jakąś paję, czy jakiś gulasz, no to wtedy albo na przykład, nie wiem, zaprosić gości na obiad, więc możemy sobie ugotować tutaj taką sporą porcję. No a jeśli chodzi właśnie o pojemniki, no to używamy pojemników plastikowych, ze względu na to, że są lekkie i nietłukące. No i właśnie takich chowanych jeden w drugi, co pozwala zaoszczędzić miejsce. No a taki największy na przykład może pełnić funkcję jakiejś tam salaterki. Można tu przygotować sałatkę, pokrywką sobie ją zakryć, schować. Także tego bardzo często używamy też. No i durszlak, który już tam gdzieś wcześniej kiedyś Wam pokazywałam. Jest to zwykły durszlak, ale też i niezwykły, bo można go złożyć. Jest taki silikonowy i po złożeniu zajmuje nam bardzo mało miejsca, a to jest bardzo cenne miejsce w wanie. No i te zwykłe silikonowe łopatki, o których Wam już wcześniej wspominałam i możecie zobaczyć to na filmie, w którym piekliśmy bodajże ciasto. Gdzieś tutaj go podrzucimy Wam, podepniemy. Co w nich jest takiego fajnego? No właśnie to, że mogą zaoszczędzić nam trochę wody przy zmywaniu, bo taką właśnie łopatką możemy sobie po prostu zgarnąć, czy to z talerza, czy to z garnka, po prostu te resztki jedzenia. Możemy sobie zgarnąć i wtedy już potrzeba bardzo mało wody, żeby po prostu to naczynie umyć. No i ja jeszcze jestem strasznie zadowolona z tych pojemniczków na przyprawy magnetycznych. Są na takiej płytce przyklejonej do ściany. No i możemy tutaj wszystkie przyprawy mieć pod ręką, kiedy gotujemy. Są szczelnie zamknięte, nie spadają podczas drogi.
Także to jest bardzo fajna opcja, bo pozwala nam zaoszczędzić tutaj właśnie miejsce w szafkach i na blacie. No i czekaliśmy na okienko pogodowe, żeby pokazać Wam gadżety, jakie wozimy w naszym bagażniku. No ale niestety jest tylko gorzej. Buja całym vanem, strasznie wieje, więc Paweł się już poświęcił, przyniósł to tutaj do środka i zaraz Wam wszystko zaprezentuję. Oczywiście jak każdy wożę w bagażniku skrzynkę z narzędziami. Mam tam wszystkie potrzebne klucze do jakichś drobnych napraw przy naszym vanie. No ale to co Wam teraz pokażę, to są takie rzeczy no, dla mnie najważniejsze, które każdy powinien mieć w vanie. Pierwsza rzecz to jest pistolet do silikonu, czyli wsadzamy tutaj Sika Flex i możemy sobie uszczelnić w razie powodzi naszego vana. Także to jest naprawdę bardzo ważna rzecz. Następna rzecz to piłka do drewna. Wiele razy nam już pomogła uniknąć zarysowania vana, jak jechaliśmy przez jakiś trudno dostępny... Mam nadzieję, że nam zaraz ciapka nie przywróci. Tak, no ale wracając do meritum sprawy. Chociażby teraz, słuchajcie, jedziecie, gałąź złamana, musicie dojechać do miejscóweczki. Wydaje się, że ta piła jest bardzo mała, ale słuchajcie, jest naprawdę skuteczna. Wiele razy już ją używaliśmy. Druga rzecz. Wkrętarka. No musi być. Czy wywiercić jakąś dziurkę, coś przykręcić, no Monika będzie chciała wieszaczek, no to mówi i ma. Od razu montuje. Następna rzecz, siekiera. Przy ognisku rzecz dla mnie niezbędna. Porąbać trochę drewna, no czy nawet usunąć jakąś przeszkodę na przykład na drodze. I to by było tyle z narzędzi. No i tu mam jeszcze taki bardzo malutki gadżecik. To jest lampka LED-owa, 700 lumenów. Wygląda niepozornie, ale naprawdę bardzo jasno świeci. Ładowana przez wejście USB. Możemy sobie ją postawić. Możemy sobie ją przypiąć do spodni, do plecaka. Zawsze mamy wtedy ją przy sobie. No i oczywiście jest otwieracz do browarka. Dostałem ją od mojego przyjaciela Branka. Także serdecznie Cię pozdrawiam, przyjacielu. Sprawdza się super. No i oczywiście lampkę tą można przyczepić do sufitu, bo jest magnesik. Także... super nam rozświetla tutaj o naszego vana w razie W. No ale pogoda nie zawsze jest taka okropna i czasami zdarza nam się trochę kempingować na zewnątrz. Mamy też stolik, krzesełka, no ale tego już nie będziemy Wam pokazywać, bo to jest trochę za duże, żeby rozkładać to w vanie. Ale ten fajny gadżet chcieliśmy Wam pokazać. To jest taki stojak na ognisko z taką siatką, w której można to ognisko rozpalić. No i nie trzeba wypalać dziury na ziemi. Bardzo szybko się to rozkłada. Ale chyba muszę Pawła poprosić, żeby to rozłożył i Wam zademonstrował, bo jeszcze tego nie robiłam. W ogóle jeszcze tego nigdy nie używaliśmy, bo dostaliśmy to od Mikołaja. No a pogoda do tej pory nam nie sprzyjała, więc no, mamy nadzieję, że wkrótce już będziemy mogli tego użyć. No i tak to mniej więcej wygląda. Rozpalamy ognisko i nie zostawiamy po nim żadnych śladów dzięki temu. Mamy również ze sobą drabinę teleskopową, aluminiową. Nie jest ona bardzo ciężka, nie wiem, może waży z 5 kg, z 7. I umożliwia nam ona wejście na dach, no bo wiadomo, panele od czasu do czasu trzeba umyć, żeby tej energii więcej nasze baterie uzyskały. Także wozimy ją ze sobą i przydała nam się już wielokrotnie. No i mamy tutaj najazdy, które używamy bardzo często. Są zapakowane w takiej poręcznej torbie, więc fajnie można je schować do bagażnika. Nie zajmują dużo miejsca, a w połączeniu z naszymi poduchami, czyli tym zawieszeniem pneumatycznym, można świetnie wypoziomować vana. A tak właśnie przy okazji chciałabym Wam przypomnieć, że na hasło Terasfera w firmie MTT System macie 5% rabatu do końca marca. I w Anglii, i w Polsce. No i rzecz, z której jestem najbardziej zadowolony w okresie letnim, myjka do rowerów. Wiadomo, do czego służy myjka do rowerów, ale jest tu ukryty jeden trik. W lato używamy jej również jako prysznic zewnętrzny.
15 litrów wody zasobnik, podłączamy do 12-woltowego gniazdka i możemy spokojnie sobie wziąć na zewnątrz prysznic, schłodzić się, opłukać po kąpaniu w słonej wodzie. Mam nadzieję, że już niedługo właśnie to będziemy robili. Tak, jest tutaj do tego pistolet. Także podłączamy sobie to tutaj, naciskamy, woda sobie leci fajnym strumieniem, nie ma za dużego ciśnienia, także jest bardzo bezpieczna dla rowerów, nie wypłukuje smaru, złożysk. No, także no naprawdę fajna rzecz. A jak chcecie zobaczyć, jak ta myjka działa i jakiej używaliśmy podczas naszego ostatniego letniego sezonu, to tutaj pojawi się filmik. Zapraszam Was do oglądania. No i przypominamy, że za tydzień będzie relacja z targu w Birmingham. Serdecznie Was zapraszamy. Nie przegapcie tego. Bądźcie z nami. Dokładnie. No i to by było na tyle w tym dzisiejszym gadżeciarskim odcinku. Jeżeli Wy macie jakieś ciekawe patenty, jakieś ciekawe gadżety, których używacie w podróży czy też na kempingu, to dajcie znać w komentarzach. Może coś jeszcze skorzystamy, chociaż mamy dokładnie tego całkiem sporo, wydaje mi się, że wystarczająco. No i nie zapomnijcie polubić naszego filmu. Jeżeli ktoś nie subskrybuje naszego kanału, także zapraszamy do subskrypcji. No i co? Widzimy się za tydzień, tak? Do zobaczenia. Tydzień. Trzymajcie się, hej!